Rewolucja październikowa 1917 roku i dojście bolszewików do władzy zapoczątkowało tworzenie państwa rosyjskiego według wizji Włodzimierza Lenina. Czy jednak dojście do władzy przez bolszewików było tak oczywiste? Jakimi sposobami bolszewicy sięgnęli po władzę i jak otarli się o klęskę? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Rok 1917. 23 lutego według miejscowego kalendarza rozpoczyna się rewolucja lutowa. W dniu 2 marca car Mikołaj II pod naciskiem protestujących decyduje się na abdykację. W tym samym dniu władzę przejmuje rząd tymczasowy, na którego czele staje Georgi Lwow. Rewolucja lutowa zostaje Lenina w Szwajcarii. Lenin, gdy tylko dowiedział się o rewolucji w Rosji, natychmiast zaczął gorączkowo starać się o przedostanie do rosyjskiej stolicy Piotrogrodu, który był centrum tych wydarzeń. Bolszewicy, pozbawieni liderów, którzy zostali aresztowani krótko przed wybuchem rewolucji lutowej, wywarli na rewolucję lutową o wiele mniejszy wpływ niż ich konkurenci w postaci mięszewików oraz eserowców. W dodatku linia polityczna bolszewików wobec braku swojego wodza, który przybywał w Szwajcarii, nie różniła się praktycznie niczym od linii politycznej wspomnianej wcześniej partii. Lenin, gdy tylko się o tym dowiedział, w ostrych słowach nakazywał odcięcie się od linii politycznej mięszewików oraz eserowców. Liderzy wypuszczeni z więzień zaraz po wybuchu rewolucji lutowej w postaci Stalina i Kamieniewa prowadzili politykę ugodową z innymi partiami, co było zupełnie nie po myśli Lenina. Tymczasem Lenin w kilka tygodni później, dzięki zabiegom Aleksandra Parwusa, dostaje zielone światło od niemieckiego wywiadu na przejazd przez terytorium Niemiec i wyruszenie w roli dywersanta do Piotrogrodu. Pociąg z Leninem oraz innymi rosyjskimi emigrantami wyrusza pod koniec marca. 3 dni później Lenin przybywa już parowcem do Sztokholmu. Dzień po przybyciu do Sztokholmu grupa z Leninem wyrusza do Finlandii, żeby w dniu 3 kwietnia późnym wieczorem dotrzeć do Piotrogrodu. Leninowi zgotowano wystawne przyjęcie. Po opuszczeniu dworca Lenin dał krótkie przemówienie powitalne do tłumu, a następnie udał się do bolszewickiej kwatery głównej. Jeszcze tego samego dnia Lenin w swoim wystąpieniu wśród innych bolszewików stwierdził, że w ciągu następnych miesięcy musi nastąpić drugi etap rewolucji, która będzie rewolucją socjalistyczną. Lenin również odczytał swoje opracowanie znane jako tezy kwietniowe. W tezach tych proponował m.in. zniesienie armii i zastąpienie jej milicją ludową, nieudzielanie poparcia toczącej się wojnie, upaństwowienie ziemi i szereg innych propozycji. Zarówno wystąpienie oraz odczytane tezy spotkały się z przytłaczającą krytyką większości obecnych bolszewików. Nie była to ostatnia sytuacja, gdzie Lenin miał zupełnie inne spojrzenie na sytuację od przytłaczającej większości jego kolegów partyjnych. Niemniej przybycie Lenina powoduje, że bolszewicy pod jego wpływem przestają być ugodowi wobec rządu tymczasowego, równocześnie rezygnując z jakiegokolwiek jednoczenia się z mięszewikami. W tym czasie bolszewicy również zaczynają powszechnie używać hasła "cała władza w ręce rad". Paradoks polegał na tym, że bolszewicy nie chcieli oficjalnie ujawniać siebie jako tych, którzy pragną przejąć władzę, a chcieli to zrobić pod pozorem przekazania władzy radom. Na początku głoszenia tych haseł poparcie bolszewików w radach nie przekraczało 10%. W radach byli mocno osadzeni ich polityczni przeciwnicy, mięszewicy oraz eserowcy. Z każdym miesiącem poparcie dla bolszewików w radach rosło. Pierwsza próba bolszewików w celu zagarnięcia władzy nastąpiła krótko po przybyciu Lenina do Piotrogrodu, bo w dniach 20 i 21 kwietnia 1917 roku. Był to tak zwany kryzys kwietniowy, spowodowany rozbieżnością celów wojennych pomiędzy rządem tymczasowym a Wszechrosyjskim Centralnym Komitetem Wykonawczym. Prowojenna postawa i chęć kontynuacji wojny wyrażona wobec sojuszników w imieniu rządu tymczasowego przez ministra spraw zagranicznych Pawła Mikulowa wywołała niezadowolenie wśród społeczeństwa i żołnierzy, którzy myśleli wcześniej, że nowy rząd nie ma tak mocnych zapędów wojennych. Naturalnie nie obyło się bez agitacji ze strony bolszewików i innych socjalistycznych frakcji, które nawoływały do protestów i głoszenia antyrządowych haseł. Zarówno w dniu 20 i 21 kwietnia doszło na Newskim Prospekcie do starć grup inspirowanych przez bolszewików, jak i grup prorządowych. Nie było się bez nielicznych ofiar. Protesty ostatecznie ustały po oświadczeniu Komitetu Wykonawczego w dniu 21 kwietnia, który zabraniał protestowania z bronią w ciągu następnych 48 godzin, jednocześnie ostrzegając, że osoby odpowiedzialne za takie protesty będą uznane za zdrajców rewolucji lutowej. Po nieudanej próbie obalenia rządu bolszewicy wyparli się jakiegokolwiek wsparcia dla protestów antyrządowych. Równocześnie liderzy bolszewicy uchwalili rezolucję, w której doszli do wniosku, że masy po wahaniu zdecydowały się poprzeć siły prokapitalistyczne, a same wystąpienia z antyrządowymi hasłami były zbyt wczesne. Była to porażka wojowniczej polityki Lenina, który dążył do siłowego przejęcia władzy. Prawdopodobnym autorem rezolucji jest Lew Kamieniew, który nazwał politykę Lenina awanturniczą.
Lenin bronił się bez przekonania, jednak podczas swojej obrony ujawnił swoje prawdziwe zamiary, mówiąc: na czym polegało nasze awanturnictwo? Na próbie zastosowania środków przemocy. Nie wiedzieliśmy, czy w tej chwili niepokoju masy mocno przechyliły się w naszą stronę. Chcieliśmy tylko przeprowadzić pokojowe rozpoznanie sił nieprzyjaciela, ale nie chcieliśmy wydawać bitwy. Kryzys kwietniowy spowodował zmiany w rządzie, do którego dołączyły partie socjalistyczne, które od tego momentu były współodpowiedzialne za rządy w Rosji. Bolszewicy nie dołączyli do rządu i tym samym stali się od tego momentu jedyną realnie opozycyjną partią, co miało zaprocentować w większym poparciu i zwiększeniu liczby członków partii bolszewików w następnych miesiącach. Bolszewicy w dużej mierze trafiali ze swym przekazem do ludzi za pomocą gazet, które wydawali. Jeszcze w lutym 1917 roku nie posiadali żadnej prasy, natomiast od marca reaktywowali gazetę Prawda, która miała nakład około 85 tysięcy egzemplarzy dziennie. Do lipca nakłady Prawdy oraz innych gazet założonych przez bolszewików wynosiły łącznie 320 tysięcy egzemplarzy dziennie. W gazetach tych przekazywano myśl Lenina, jednak w okrężny sposób. Artykuły miały za zadanie zaszczepić ideę i stworzyć podwaliny pod agitację. Spora część finansów, które bolszewicy przeznaczali na propagandę, pochodziła z Niemiec. Niemcy byli bardzo zainteresowani wyeliminowaniem Rosji z wojny, a bolszewicy idealnie nadawali się do takiej dywersji. Niemcy więc nie żałowali pieniędzy na Lenina oraz jego środowisko. Po kryzysie kwietniowym tekiem ministra wojny w rządzie tymczasowym objął Aleksander Kierenski. Stwierdził on, że jedynie udana ofensywa armii może wzmocnić pozycję rządu tymczasowego, a jednocześnie będzie to sygnał dla aliantów, że Rosja nadal aktywnie uczestniczy w wojnie. Na nowego głównodowodzącego Kierenski wyznaczył Aleksieja Brusiłowa. Bolszewicy, zdając sobie sprawę z panującego niezadowolenia i demoralizacji pewnych jednostek, szczególnie jednostek garnizonowych, zdecydowali się na wykorzystanie tych nastrojów i spowodowanie rozruchów. Rozruchy te miały się rozpocząć tuż przed ofensywą zaplanowaną przez Kierenskiego. Po ogłoszeniu demonstracji przez bolszewików, wieść ta doszła do innych partii uczestniczących we Wszechrosyjskim Zjeździe Rad. Natychmiast przegłosowano odwołanie tej demonstracji i skierowano do koszar i dzielnic robotniczych agitatorów w celu upowszechnienia tej decyzji. W dodatku wewnętrzna opozycja w samej partii bolszewickiej pod przywództwem Lwa Kamieniewa spowodowała, że czerwcowe plany Lenina i wiernych jemu towarzyszy musiały zostać porzucone. W połowie czerwca nastąpiła ofensywa rosyjskiej armii, która załamała się po około 2 tygodniach. Klęska tej ofensywy, jak można się domyślić, negatywnie wpłynęła na pozycję samego rządu, jak i Kierenskiego, który był głównym jej inicjatorem. Zaraz po rozpoczęciu ofensywy, Kierenski zdecydował o przeniesieniu jednostek garnizonu Piotrogrodzkiego na front w celu jego wzmocnienia przed spodziewaną kontrofensywą wojsk centralnych. Drugim powodem przeniesienia było pozbawienie bolszewików jednostek, których mieli oni największe wpływy. Bolszewicy nie chcieli do tego dopuścić i zaczęli agitację namawiającą do odmowy w marszu na front, organizując równocześnie antywojenne protesty. Kiedy wydarzenia zaczęły nabierać tempa, Lenin w dniu 29 czerwca w tajemniczy sposób wymyka się z Piotrogrodu. Tymczasem bolszewicy kontynuowali intensywną agitację wśród żołnierzy i robotników, jednak robili to tak, żeby sytuacja nie wymknęła się im spod kontroli. Dlaczego Lenin opuścił Piotrogród, gdy protesty nabierały rozmachu? Prawdopodobną przyczyną jest to, że Lenin otrzymał informację, że rząd tymczasowy posiadał wystarczającą ilość dowodów w sprawie transakcji finansowych z Niemcami i zamierzał go aresztować. 2 lipca został zorganizowany wjazd żołnierski, na którym przemawiał m.in. Lew Trocki, nie należący jeszcze do partii bolszewickiej, ale blisko z nią współpracujący. Udział w wiecu wzięli również anarchiści, którzy wraz z bolszewikami podsycali atmosferę wśród żołnierzy do czerwoności. W samej partii bolszewickiej szły rozmowy, czy dołączyć się do szykującego się buntu, czy raczej próbować jemu zapobiec. W partii było wiele głosów, które wskazywały, że bolszewicy jeszcze nie są gotowi przejąć władzy. W dniu 3 lipca odbyły się kolejne wiece, na których najpierw przemawiali anarchiści, a następnie bolszewicy. Bolszewicy starali się przejąć kontrolę nad podburzonymi żołnierzami i sugerowali im, żeby zwracali się do bolszewickiej organizacji wojskowej po instrukcję. Rozemocjonowani po przemowach żołnierze nie zamierzali jednak czekać na instrukcje. Ich główną motywacją po przemowach bolszewików i anarchistów było uniknięcie wysłania na front. W celu przeprowadzenia demonstracji zawiązano tymczasowy komitet rewolucyjny, na którego czele stanął bolszewik Siemiaszko. Wydarzenie to miało miejsce między godziną 14 a 15. Około godziny 16 Komitet Centralny Partii Bolszewików negatywnie wypowiedział się co do zbrojnej demonstracji. Można domniemywać, że to nieobecność Lenina w Piotrogrodzie spowodowała, że bolszewicy nie byli nastawieni w tak bojowy sposób. Ostatecznie bolszewicki Komitet Centralny zmienił swoją decyzję zaraz po tym, jak około godziny 19 część żołnierzy opowiedziała się za demonstracją. Bolszewicy postanowili ją poprzeć.
Następnego dnia, 4 lipca, kiedy Lenin powrócił już do Piotrogrodu, nastąpiła demonstracja licząca przynajmniej kilkanaście tysięcy ludzi, w tym członków pułku karabinów maszynowych oraz marynarzy z Kronsztadu, w szeregach których bolszewicy i anarchiści mieli duże wpływy. Demonstracja ta najpierw skierowała się pod willę Matyldy Krzysińskiej, gdzie znajdowała się siedziba partii bolszewickiej. Wygłoszono kilka przemówień, jednak tłum zażądał również przemówienia Lenina, który ostatecznie niechętnie wystąpił. Lenin zaapelował o rozwagę i pokojowy przebieg demonstracji. Następnie demonstrujący przeszli przez Newski Prospekt, a potem skręcili w Litiejny Prospekt. W tym momencie rozległy się strzały. Doszło do wymiany ognia między wojskami lojalnymi wobec rządu tymczasowego, a uzbrojonymi demonstrantami. Kiedy demonstranci opanowali chaos w swych szeregach, pomaszerowali pod Pałac Taurycki. Miejsce to było w tym czasie siedzibą rządu tymczasowego. Demonstranci dotarli pod pałac w sile przynajmniej kilkunastu tysięcy ludzi, a niektóre źródła mówią o kilkudziesięciu tysiącach. Rząd tymczasowy stał się de facto zakładnikiem demonstrantów. Należy nadmienić, że w tym samym czasie do siedziby rządu tymczasowego potajemnie przedostał się Lenin, który był gotów reagować zależnie od rozwoju sytuacji. W międzyczasie bolszewicy za pomocą uzbrojonych oddziałów kierowanych przez ich zbrojne ramię nazywane organizacją wojskową przejmowali strategiczne punkty w mieście. Szanse na zamach stanu zwiększyły się po tym, jak 8-tysięczny garnizon twierdzy Pietropawłowskiej przyszedł na ich stronę. Zmotoryzowane oddziały bolszewickie przejęły również kontrolę nad kilkoma drukarniami gazet antybolszewickich. Wydawało się, że wszystko jest gotowe na przejęcie władzy przez bolszewików w imieniu rad. Bolszewicy dobrali przedstawicieli 54 fabryk, którzy udali się pod pałac, otrzymali także poparcie od Julia Martowa, jednego z czołowych przedstawicieli mięszewików, oraz Marii Spiridonowej, jednej z czołowej postaci eserowców. Dlaczego więc bolszewicy nie przejęli władzy już w lipcu? Prawdopodobnie wynikało to z niepewności Lenina i wątpliwości, czy wybiła godzina na przejęcie władzy. Niepewność ta była podsycona tym, że w dniu 4 lipca rząd tymczasowy zdecydował się na opublikowanie jeszcze nie w pełni udowodnionych powiązań finansowych Lenina z Niemcami. Rozpowszechnione informacje negatywnie podziałały na wizerunek Lenina w środowisku wojskowym. Jeszcze wieczorem 4 lipca pod Pałacem Taurickim zjawiły się oddziały lojalne rządowi tymczasowemu, które spowodowały, że demonstranci się rozpieszli. Nie doszło do żadnych poważnych walk, a sam Lenin wymknął się z pałacu jeszcze przed przybyciem oddziałów lojalnych rządowi tymczasowemu. Do północy pozbyto się zupełnie demonstrantów z okolic Pałacu Taureckiego. 6 lipca 1917 roku rząd tymczasowy ostatecznie przywrócił swoją kontrolę nad miastem, przejmując miejsca, które wcześniej zajęli bolszewicy. W tym samym dniu Komitet Centralny Partii Bolszewików zaprzeczył oskarżeniom o zdradę Lenina na rzecz Niemiec. Po klęsce wystąpień lipcowych i zamykaniu działaczy bolszewickich, Lenin doszedł do wniosku, że żywot jego partii jest skończony i co najwyżej posłużą oni jako inspiracja dla przyszłych pokoleń rewolucjonistów. W nocy z 9 na 10 lipca wraz z Grigorijem Zinowiewem wsiadł do pociągu i opuścił Piotrogród, by szukać schronienia na wsi. Paradoksalnie mimo chwilowych aresztów bolszewików i zamknięcia ich głównej gazety Prawda, nie postanowiono rozprawić się z nimi do końca. Minister Sprawiedliwości Pierywierzew, odpowiedzialny za podanie do wiadomości publicznej powiązań Lenina z Niemcami, stracił posadę. Powodem był brak wcześniejszego uzgodnienia takiej decyzji z resztą rządu. Sam rząd tymczasowy miał okazję na unicestwienie partii bolszewickiej, jednak nie zdecydował się na publiczną rozprawę sądową, gdzie mógłby przedstawić dowody na zdradę i próbę zamachu stanu przez partię Lenina. Dlaczego tak się stało? Najprawdopodobniej nie chciano narazić się komitetowi wykonawczemu, którego dużą część stanowili członkowie innych partii socjalistycznych. Drugim powodem był strach przed tzw. kontrrewolucją, czyli partiami, które miały rzekomo próbować przywrócić monarchię. Było to szukanie wroga w niewłaściwym miejscu, bo to właśnie bolszewicy od początku próbowali różnymi drogami przejąć władzę. Wszelkie ataki na bolszewików traktowano jako konfabulację kontrrewolucji. Głównym obrońcą bolszewików w rządzie tymczasowym, który widział zagrożenie na prawicy, był Aleksander Kierenski, który od połowy lipca miał sprawować de facto dyktatorską władzę w rządzie tymczasowym. Preludium do samej rewolucji październikowej była sprawa generała Ławra Korniłowa. Po kryzysie lipcowym, w dniu 10 lipca, Kierenski poprosił Korniłowa o objęcie posady głównodowodzącego. Korniłow nie wyraził od razu zgody i wysunął kilka postulatów, w tym m.in. wprowadzenie kary śmierci dla buntowników i dezerterów oraz zażądał przywrócenia uprawnień dyscyplinarnych dla dowódców. W końcu, w dniu 24 lipca 1917 roku, Korniłow i Kierenski doszli do porozumienia.
Jednak jak się okazało, Kieryński nie zamierzał respektować żądań generała ze względu na utratę swojej pozycji i poparcia ze strony socjalistów, którzy wszelkie próby przywrócenia dyscypliny wetowali i traktowali jako kontrrewolucję. Z drugiej strony Korniłow odniósł wrażenie, że Kieryński, który od 20 lipca sprawował funkcję premiera rządu tymczasowego, zachowuje się jakby był pod wpływem obcej agentury. 3 sierpnia Kieryński i Korniłow spotkali się ponownie. Spotkanie to utwierdziło Korniłowa w przekonaniu, że rząd składa się z ludzi nielojalnych, zdradzających tajemnice wojskowe. Rozmowy oraz wymiany próśb między Kieryńskim a Korniłowem trwały aż do końca sierpnia. Osobą, która wywołała otwarty konflikt między oboma postaciami, był Władimir Lwow, były oberprokurator Świętobliwego Synodu Rządzącego, czyli organu kierowniczego rosyjskiego kościoła prawosławnego. 25 sierpnia 1917 roku Lwow udał się do Korniłowa, podając się za wysłannika Kieryńskiego, oznajmiając Korniłowowi, że premier dopuszcza możliwość mianowania go dyktatorem. Korniłow odpowiedział mu, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, to przyjmie tę rolę. Po wizycie u Korniłowa Lwow udał się do Kieryńskiego, któremu powiedział, że Korniłow przygotowuje przewrót wojskowy. Kieryński zadzwonił do generała Korniłowa i udając Lwowa, pragnął sam przekonać się, czy to prawda. W rezultacie rozmowy, która była grą słów, gdzie obaj rozmówcy się nie zrozumieli, Kieryński zrozumiał, że Korniłow rzeczywiście planuje przewrót, co było nieprawdą. W dniu 27 sierpnia Kieryński zwołał posiedzenie rządu, na którym nadano mu dodatkowe uprawnienia w celu szybszego opanowania sytuacji. Kieryński wysłał do Korniłowa depeszę, w której odwoływał Korniłowa ze stanowiska głównodowodzącego. W kwaterze Korniłowa przyjęto tę wiadomość z niedowierzaniem i uznano, że była ona sfałszowana lub pisana pod przymusem bolszewików. Jednak opublikowanie informacji w gazetach przez Kieryńskiego o rzekomej zdradzie generała spowodowało otwarty konflikt na linii Kieryński-Korniłów. Generał zdecydował się na otwarty bunt, stwierdzając, że rząd działa w interesie Niemiec pod naciskiem Rady Piotrogrodzkiej zdominowanej przez socjalistów. Korniłow przez następne dni próbował pozyskać dla swojej sprawy generałów i konserwatywnych polityków, jednak bezskutecznie. Dezinformacje i przeinaczenie wypadków przez Kieryńskiego zupełnie zbiło ich z tropu, przez co nie zdecydowali się na aktywne wsparcie Korniłowa. 1 września Korniłow pozwolił się aresztować i aż do rewolucji październikowej trzymano go w twierdzy w Bychowie. Tymczasem poparcie dla bolszewików zaczynało rosnąć. Przyczynił się do tego chaos, który wywołała sprawa między Kieryńskim a Korniłowem oraz to, że praktycznie wszystkie partie oprócz bolszewików miały swój udział w rządach. Bolszewicy, jako jedyna, w dodatku radykalna opozycja, zaczęli zyskiwać na sile wraz z radykalizacją nastrojów społeczeństwa, które nie było zadowolone z rządu tymczasowego. Bolszewicy pozyskiwali również rozczarowanych swoimi partiami byłych mniejszewików i eserowców. Dowodem na radykalizację nastrojów społeczeństwa były m.in. wrześniowe wybory municypalne w Moskwie, gdzie największe poparcie, bo 49,5% głosów, uzyskali bolszewicy. Ich przeciwnicy, kadeci, którzy reprezentowali szeroko pojętych konserwatystów, uzyskali 31,5% głosów. W poprzednich wyborach bolszewicy i kadeci uzyskali odpowiednio 11,7% i 17,2% głosów. Największy spadek zaliczyli obok mniejszewików eserowcy, którzy w poprzednich wyborach uzyskali 58,9% głosów, natomiast we wrześniowych wyborach uzyskali zaledwie 14,7% głosów. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym bolszewików było tło sprawy Korniłowa, gdzie bolszewicy ze swoją grupą o nazwie Organizacja Wojskowa mieli stać się za aprobatą Kieryńskiego, grupą broniącą przed kontrrewolucją ze strony Korniłowa. Na rzecz tego wydano bolszewikom mnóstwo broni, która następnie pozostała w ich rękach. Kieryński już w czasie sprawy Korniłowa zaczął popełniać kardynalne błędy, jednak likwidacja z jego inicjatywy Departamentu Kontrwywiadu Politycznego spowodowała, że stał się zupełnie nieświadomy nadchodzących planów przewrotu przez bolszewików. 25 września 1917 roku bolszewicy zyskują większość w robotniczej sekcji Rady Piotrogrodzkiej. Przewodniczącym Rady zostaje Lew Trocki, który od sierpnia oficjalnie przynależy już do partii bolszewickiej. Bolszewicy od razu przystąpili do bolszewizacji Rady i przekształcenia jej w narzędzie kontrolowania rad miejskich w innych miastach. Lenin, nadal przebywający poza Piotrogrodem, a w tym okresie konkretnie w Finlandii, otrzymywał na bieżąco sprawozdania o rozwoju wypadków. Mniej więcej w połowie września nawoływał do powstania i przejęcia władzy. Twierdził, że praktycznie wszystko jest gotowe ku temu, by to bolszewicy przejęli władzę. Jego odezwa spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem większości członków Komitetu Centralnego Bolszewików. Zdecydowano się wbrew żądaniom Lenina na bardziej bezpieczny i przemyślany wariant, którego autorem był Trocki. Plan Trockiego przewidywał zwołanie Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad, jednak nie prawdziwie istniejącego, a zwołanego przez bolszewików, który byłby obsadzony ich zwolennikami.
Nazwa miała służyć jako kamuflaż, że jest to ogólnokrajowy zjazd rad, którym w rzeczywistości nie był. Ostatecznie data tego zjazdu była wyznaczona na 25 października 1917 roku. 10 października Komitet Centralny Partii Bolszewickiej podejmuje większością głosów decyzję o powstaniu zbrojnym w celu przejęcia władzy. W międzyczasie pojawiły się korzystne dla bolszewików okoliczności. Do Piotrogrodu powoli przybliżał się front, który stwarzał zagrożenie dla stolicy. W pierwszym momencie rząd tymczasowy chciał przenieść się do Moskwy, a informację tę podano do publicznej wiadomości. Decyzja rządu spotkała się z negatywną odpowiedzią ze strony socjalistów, a szczególnie bolszewików, którym podkopywała plany rewolucyjne. Inne frakcje socjalistyczne widziały w tym ruchu zmowę burżuazji. Socjaliści byli bardzo wyczuleni na akcje ze strony konserwatystów, obsesyjnie szukając ich wpływu w decyzjach rządu tymczasowego. Rząd tymczasowy pod naciskiem socjalistów ustąpił i postanowił zostać na miejscu w Piotrogrodzie. 9 października podczas posiedzeń Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego jeden z przedstawicieli mięszewików zgłosił projekt wzywający garnizon do obrony stolicy, a Radę Piotrogrodzką do utworzenia organu, który opracuje plan jej obrony. Zaskoczeni bolszewicy i ich sojusznicy sprzeciwili się temu projektowi, ponieważ uznali, że służyłby on interesom rządu tymczasowego. Jednak jeszcze tego samego wieczora przemyśleli sprawę, uzmysławiając sobie, że posiadają swoje zbrojne ramię w postaci organizacji wojskowej, która mogłaby przejąć kontrolę nad nowym organem. Zdecydowali się na poparcie projektu, jednak zastrzegli, że ów organ powinien również bronić stolicy przed wrogiem wewnętrznym, co oznaczało, że miał być skierowany przeciwko rządowi tymczasowemu i potencjalnej kontrrewolucji. Mięszewicy zrozumieli zamysł bolszewików i próbowali się przeciwstawić tej propozycji. 12 października wobec znikomego oporu utworzono nową organizację, Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, który posiadał upoważnienia do obrony miasta. Tym samym w rękach bolszewików znalazły się dwie organizacje, Komitet Wojskowo-Rewolucyjny do przeprowadzenia zamachu stanu oraz zwołany przez nich drugi zjazd rad, który miał uprawomocnić to przyjęcie. Bolszewicy od połowy października nie kryli się już ze swoimi zamiarami. Informacje o planowanym zamachu stanu docierały do głowy rządu tymczasowego Aleksandra Kierńskiego. Mogli się również o nim dowiedzieć czytelnicy gazety Nowaja Żyzń, której wywiadu udzielił Lew Kamieniew, nie zgadzający się z decyzją Komitetu Centralnego Bolszewików o przeprowadzeniu zbrojnego powstania. Całymi planami październikowego zamachu kierował Lew Trocki. Lenin wrócił do Piotrogrodu w pierwszych dniach października, ale aż do dnia zamachu pozostał w ukryciu. Bolszewicki plan przewidywał, że zamach stanu miał być wykonany pod płaszczykiem obrony przed kontrrewolucyjnymi decyzjami rządu tymczasowego. Taka okazja nadarzyła się, kiedy rano 24 października wzmocniono ochronę siedziby rządu tymczasowego, zamknięto dwie drukarnie bolszewickich dzienników oraz podniesiono mosty zwodzone, żeby ograniczyć napływ do śródmieścia probolszewickich robotników i żołnierzy. Bolszewicy uznali to za sygnał do przejęcia władzy. Jeszcze przed godziną 11 przywrócili pracę obu drukarni, a następnie przejęli kontrolę nad liniami łączności i ośrodkami informacji. W nocy z 24 na 25 października przyjęto najbardziej newralgiczne miejsca w mieście, takie jak dworce kolejowe, urzędy pocztowe, banki czy mosty. Przyjęcie tych wszystkich miejsc przeszło praktycznie bez żadnego oporu. Do rana 25 października praktycznie cały Piotrogród był zajęty przez bolszewików. Jedynym miejscem niebędącym pod ich kontrolą był Pałac Zimowy, w którym mieściła się siedziba rządu tymczasowego. Lenin zdecydował, że nie będzie się pokazywać publicznie, dopóki gabinet rządu tymczasowego nie wpadnie w ręce bolszewików. Wszelkie wiadomości dotyczące bieżącej sytuacji przekazywał mu Trocki. Bolszewicy nie wiedzieli, że szef rządu Aleksander Kierński rano 25 października w przebraniu serbskiego oficera udał się na front, żeby sprowadzić pomoc. Mniej więcej koło godziny 18 bolszewicy zaczęli ściągać siły przed Pałac Zimowy. Kilkadziesiąt minut później przekazano rządowi tymczasowemu ultimatum stwierdzające, że albo rząd się podda, albo dostanie się pod ostrzał artyleryjski z krążownika Aurora i twierdzy Pietropawłowskiej. Ministrowie zbyli ultimatum milczeniem, spodziewając się rychłej odsieczy wojsk wiernych rządowi tymczasowemu, po które wyruszył Kierański. Około godziny 21.40 ostrzał rozpoczęła twierdza Pietropawłowska, a krążownik Aurora oddał salwę ślepymi nabojami. Po północy większość obrońców Pałacu Zimowego, rozczarowana brakiem odsieczy, zaczęła opuszczać swoje pozycje. Po ostrzale zdecydowano się na przejęcie pałacu. Około godziny 2 w nocy aresztowano ministrów rządu tymczasowego. W ten sposób bolszewicy poczynili pierwszy poważny krok w celu przejęcia władzy, jednak formalnie pełnię władzy zdobyli dopiero po wygraniu krwawej wojny domowej w 1922 roku.